Witam wszystkich widzów kanału Bez Kanału, witam również członków grupy Milionerzy Bez Kanału. Taki szybki filmik w związku z tym challenge'em, który na siebie podjąłem, czyli między innymi schudnąć 30 kilo, przebiec maraton oraz zarobić pierwszy 1 000 000 złotych. Do końca zostało 364 dni. Ojku. Ja jestem teraz w samochodzie i ogólnie teraz jest bardzo taka moda, żeby mówić różne rzeczy z samochodu. No, w moim przypadku jest to spowodowane tym, że po prostu jestem dzisiaj w trasie. Jeżdżę po notariuszach, po urzędach pocztowych. Mam podpisać weksel na bardzo dużą kwotę pieniędzy. Jestem w ogóle z tego powodu troszeczkę przestraszony, ale to opowiem w innym naszym spotkaniu. Ja akurat z wami rozmawiam z samochodu z tego powodu, że w domu mój synek śpi, więc nie chcę za bardzo go tam budzić ani mu przeszkadzać. Drugi dzień i ciągle myślę o diecie. Szukam sposobu na dietę. Pewnie niedługo wypuszczę jakiś odcinek, w którym będę testował jakąś dietę dostępną w internecie, bądź poszukam jakichś ciekawych, które może wspólnie razem wybierzemy, jakieś wybiorę. No, a w ogóle tak chciałem wam powiedzieć, że łączę się przez to wideo z powodu Bitcoina, którego zakupiliśmy. Dokładnie wydaliśmy 11 tysięcy złotych na giełdzie BitPay, z którego tu mieliśmy 1,064 Bitcoina. Czyli cały Bitcoin i tam troszeczkę jeszcze. Jak widzicie, kurs waha się w okolicach 10 tysięcy złotych. Co chwilę patrzę na aplikacji, teraz jest 9900 bodajże, więc blisko 10 tysięcy. Jeśli 1,064 kosztował 11 tysięcy, to 1 Bitcoin musiał kosztować około 10 300. Czyli teoretycznie powinniśmy być jakieś 300-400 zł na minusie w przypadku jednego Bitcoina. Ale, że wczoraj był... Ja się tak nie znam za bardzo, więc też nie bierzcie mnie jako jakiegoś eksperta pod tym kątem, bo się dopiero tego wszystkiego uczę i zdobywam tą wiedzę. Jeśli chodzi o Bitcoiny i w ogóle kryptowaluty, to ponoć mózgiem oraz taką osobą guru tego jest ponoć Szczepan Bentyn. Ma też swój kanał na YouTube, więc polecam. Oglądam, słucham, nie wszystko rozumiem, ale się uczę. No, więc tam szukajcie wiedzy. I reasumując, wracając do tematu. Wczoraj, Boże, jak gorąco. Wczoraj był hard fork, czy miał być hard fork, czy on wyszedł, czy nie wyszedł. Miał się rozdzielić, się rozdzielił Bitcoin na dwie kryptowaluty, Bitcoin i Bitcoin Cash. No i sprawa jest tego typu taka, że posiadacze Bitcoinów zostali obdarowani dodatkowym jednym, myślę, przynajmniej jednego Bitcoina, to obdarowani zostali jednym Bitcoin Cashem. Chyba tak to powinienem rozumieć. Ponieważ kiedy dzisiaj logowałem się na giełdę BitBay, to poza samym Bitcoinem mieliśmy jednego Bitcoin Cash'a. I co w tym jest takiego niesamowitego? A właśnie to, że przez to, że się logowaliśmy i przez to, że mamy tego jednego Bitcoin Cash'a, na coinmarketcap.com jego wycena niby to jest chyba 490-500 dolarów. To by znaczyło, że jeśli przykłuje 3-6 dolara, złotego za dolara, mamy jakieś 1500 gratis. A to oznacza, że po miesiącu czasu jesteśmy na plusie. Tak chyba mam to rozumieć. Nie wiem, może ktoś mi z was poprawi, ja tam jestem w szoku. No ale jest to projekt długoterminowy oraz wyczekiwanie na większy zysk z tego tytułu, przychód, myślę, że pojawi się, będę mógł coś więcej powiedzieć może pod koniec roku, nie wiem. Są różne plotki, są różne komentarze, są różnego rodzaju filmy na ten temat, są artykuły, w których to ludzie prześcigają się, tak trochę pompują, jak wy to mówicie wszyscy, bańkę, ile to ten Bitcoin nie będzie wart. Powiem tak, teraz jest wart około dychy, no to kurczę, no. Dla mnie dalej to jest niepojęte. Ale z tego, co widzę, to na coinmarketcap.com
Kapitalizacja Bitcoin Cash'a wynosi około 8, jeśli się nie mylę, 8 miliardów dolarów, a Bitcoina samego 44 miliardy. I to po jednym dniu. Proszę, niech ktoś mi poprawi, jeśli ja się mylę. Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ani tutaj czegoś mieszać, ale tak mi się wydaje, więc jeśli chodzi o osoby, które są bardzo zainteresowane tematem Bitcoina i naszej sytuacji obecnie z nim związanej, no to jesteśmy na plusie. Jesteśmy, kurde, na plusie po jednym miesiącu czasu, dzięki temu, że mamy jednego Bitcoin Cash'a. Chociaż nie możemy go jeszcze sprzedać. Ale podobno na BitBayu ma niedługo być... Niedługo na BitBayu ma być ten... Ma być... uruchomiony chyba Bitcoin Cash w sprzedaży, więc może go sprzedamy, a może wystawimy go. Nie wiem, nie mam pojęcia, co jeszcze robić. Myślę nad tym. I tak jeszcze wracając do zysków na giełdzie, które osiągnęliśmy, to też dobrze wiecie, że polecaliśmy Wam linki afiliacyjne, referencyjne, w których to pierwsze 100 osób, które się zapiszą, miały dostać po voucherze. Voucher był skromny, bo tam było po 5 zł. Popełniliśmy jeden błąd przy wysyłce, więc wysłaliśmy tych w sumie voucherów łącznie 200. Wiem, że to może dla Was nie jest dużo, 5 zł za voucher, ale dla nas już jest to dużo, bo to 200 voucherów to jest 1000 zł. To jest dużo kasy, nie? Więc zapisało się osób 1601 i dzięki tym 1601 osobom udało nam się wygenerować zysk na poziomie łącznie jakbyśmy sprzedawali kryptowaluty oraz złotówki, które posiadamy z tego tu, jakieś 400-450 zł. No bo to też jest tak, że ten zysk nie jest od tego, że Wy się zarejestrujecie, tylko od tego, że jeśli kupicie bądź sprzedacie na przykład Bitcoina czy tam Ethereum, giełda, w tym przypadku BitBay, dostaje jakieś 0,43%, a my z tego 0,43% dostajemy 1/5. Czyli to nie jest tak, że Wy rejestrujecie się na tym linku afiliacyjnym i coś z tego tu tracicie, bo logujecie się przez nas. Nie, nie, to my zyskujemy dzięki temu, że Wy logujecie się przez nas, bo tak to całą kasę z tego tu miałby BitBay z tytułu tych różnych obrotów, transakcji, tradowania. Aha, i dlaczego też mieliśmy na początku 1,64 Bitcoina, a teraz mamy jeden z groszem, bo tradowałem, to się chyba tak nazywa, czyli grałem na tym całym, na całej giełdzie, na tym Bitcoinem, sprzedawałem drożej, kupowałem taniej, no i raz nie udało mi się sprzedać drożej, kupić taniej, tylko sprzedałem taniej, kupiłem drożej w panice i dobrze, że kupiłem, bo byłbym jeszcze bardziej stratny. Chciałem ratować swój tyłek, że tak powiem, nie chciałem stracić całej kasy, więc popełniłem błąd, ale potem się odratowałem. No i w sumie mamy teraz jednego Bitcoina, więc jesteśmy stratni, ale dzięki temu, że jest ten Bitcoin Cash, to mamy tam, jeśli się nie mylę, 500 dolarów dodatkowo, które mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli sobie wziąć. Natomiast jeśli chcecie dalej się rejestrować przez nasz link referencyjny, to tak jak mówię, jeśli chcecie, to możecie, nie musicie, ale to dzięki temu, jeśli to zrobicie, no to BitBay na przykład nie dostanie całej kasy, tylko dostanie część, więc tą część, którą byście dali BitBayowi, po prostu dacie nam, a to są grosze, jest jak gorąco, to są grosze z tego tytułu, że to dotyczy tylko osób, które kupują i sprzedają, a nawet te 1600 osób, bo ja wiem, z 20 może operuje. Mało, bo większość chciała tylko ten voucher prawdopodobnie i żeby się tylko podszkolić z tego całego Bitcoina i giełdy kryptowalut. No, to chyba tyle ode mnie. Lecę załatwiać wszystkie sprawy. No, do zobaczenia niedługo. Gorąco, w kolejnym odcinku. Pocę się i chudnę jednocześnie. Hej!